Z nami trener Łukasz Żebrowski. Panie trenerze, z trybun to się wydawało, że jakiś spokojny ten mecz, mimo że wynik na styku, ale chyba wszystko jakoś przebiegło zgodnie z waszymi oczekiwaniami, spokojnie i przede wszystkim skutecznie. 3-2 dla was, jak pan oceni, jak to dzisiaj zagraliście? No mam to samo wrażenie, co tutaj pan redaktor. No to był taki spokojny mecz, on mi też tak się wydawał z boku, niespokojny dla mnie, bo ten wynik mimo wszystko był coraz bliski i brakowało nam tego, żeby odjechać trochę przeciwnikowi. Ale rzeczywiście, to chyba tak Red Dragons, nie wiem, to jest też taki zespół trochę, który tak wyrachowanie gra, że oni tak ani tak nie za bardzo chcieli nas podpresować, nie za bardzo przy tym 3-1 chcieli nas atakować mocno, my to się w tym takim graniu usypialiśmy, co jakiś czas traciliśmy głupią bramkę, sami będąc nieskutecznym, także, ale summa summarum myślę, że tak, 3 punkty dopisać, pracować nad tymi elementami, przygotować się do kolejnego meczu niezwykle prestiżowego z rekordem Bielsko-Biała. Zabolało was bardzo, że pokonali was w Pucharze Polski, przyjechaliście tutaj, zagraliście tutaj u siebie jakby żądni rewanżu, czy po prostu zapomnieliście już o Pucharze Polski, skupiacie się tylko na lidze? Żądni byliśmy przede wszystkim 3 punktów, tak, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że dzisiaj po tej przerwie jeszcze chodzimy do pełnej dyspozycji, jeszcze mamy trochę kilka braków kadrowych, tak, kilka takich problemów, ale generalnie myślę, że nie, no mecz pucharowy był trochę inny, w meczu pucharowym dostało szansę kilku zawodników, którzy trochę mniej grało i tak naprawdę mówiąc obiektywnie, to my w tym meczu byliśmy, postawiliśmy bardzo trudne warunki zespołowi z Red Dragons i tak naprawdę na własne życzenie przegraliśmy to w dogrywce, można było mecz też wcześniej zamknąć. Ale to mówię, mecze pucharowe rządzą się swoimi prawami, ale są troszkę inne niż te mecze ligowe, ta walka o te ligowe punkty. Tu cieszy, że potrafimy w takim może nie był bezbarwny, bo taki spokojny mecz, no, taki, do takich stron nie przyzwyczajamy. Zazwyczaj jest trochę więcej emocji w naszych meczach. Dzisiaj wygraliśmy planowo 3 punkty, ale trzeba dalej pracować nad pewnymi elementami. O następną wygraną tutaj w Toruniu będzie bardzo ciężko. No rozumiem, że chcecie jako pierwsi w tym sezonie odebrać punkty rekordowi Bielsko-Biała 5 marca. Czeka was nie lada wyzwanie. Jak się zapatrujecie już na tą kolejkę następną w Toruniu? No cóż, no prawda jest taka, że oczywiście zrobimy w tygodniu wszystko, co w naszej mocy, żeby przygotować się skrzętnie do tego meczu i wcale nie stoimy na straconej pozycji. Ja sobie życzyłem tak, żeby te 2 mecze wygrać i z tymi 6 punktami przystąpić do meczu z rekordem. Znam rekord, a tu ten rekord, to dzisiaj jest zbilansowany zespół, nie ma słabych punktów, tam 10 zawodników jest, każdy, który za drugiego wejdzie, ma tą samą jakość i myślę, że nie ma takiego drugiego zespołu w Polsce, więc my jakoś musimy taki plan przygotować, który zniweluje te ich atuty i wyrówna szanse w tym meczu. Ale wszystko jest możliwe. Doping kibiców, my, dyspozycja dnia, plus determinacja, wola walki, realizacja planu taktycznego i jesteśmy w stanie sprawić niespodziankę. Skończmy zatem rozmowę o lidze. Zapytajmy, wróćmy jeszcze do Mistrzostw Europy. Był pan z naszą kadrą tam i o sprawach sportowych wszystko już zostało powiedziane. Tego nie będziemy już wspominali. Ja chciałbym nawiązać do rozmowy, którą wyczytałem z pana serdecznym kolegą Michałem Kubikiem, który mówił, że jakoś tam w tej Słowenii nie za bardzo to wszystko było rozreklamowane, za wiele też kibiców nie przychodziło. Pan zna dobrze Toruń i Szczecin. Chciałem zapytać tak jako ciekawostkę, czy jakby Polska miała okazję taki turniej zorganizować, to czy przebiegłoby to lepiej w jednym z tych dwóch miast? Jakie ma pan wrażenie? Znaczy mi się wydaje, że organizacja i powiem tak, jak grali gospodarze, to ta hala tak, w Strzępach gdzieś tam pękała i ten doping taki bardzo fanatyczny tych kibiców słoweńskich, to była fantastyczna sprawa. Ja myślę, że wszystkie takie imprezy duże, gdzie jest dużo narodowości, mają ten problem, że jak nie grają gospodarze, to te hale nie są wypełnione, a zwłaszcza, że ten obiekt był duży, bo tam było około 12 tysięcy ludzi mogło pomieścić ten obiekt, także tutaj myślę, że mogło być u nas podobnie. Nie chcę przesądzić takiej sytuacji, ale myślę, że mogło być podobnie, że na meczach naszej kadry byłoby tam po prostu, by hala pękała w szwach, ale 12-tysięczny obiekt wypełnić przy okazji innych meczów, to jest bardzo ciężko, myślę, każdemu. Z nami grający trener Łukasz Frajtak. Panie trenerze, znowu nie udało się zwyciężyć w Toruniu, tak bardzo chcieliście w końcu to uzyskać, dzisiaj było blisko, no ale jak pan określi to dzisiejsze spotkanie? Chyba absolutna dominacja Torunia nie była, jednak mogliście tutaj uzyskać choćby jeden punkt. Tak, no może zacznę od tego, że popełniając tak proste, tak kardynalne błędy szkolne, błędy w obronie, nie można wygrać meczu, tak? Popełniliśmy błędy, których się wystrzegaliśmy na odprawie. Zwłaszcza przy drugiej bramce byłem bardzo zły na chłopaków, bo wiedzieliśmy, jak zapowiedz takiemu atakowi najprostsze rozegranie na świecie, aby sadło futsalu, piłka rzucona po linii, zagranie na długi słupek do pivota. Wiedzieliśmy, że tak będzie, a jednak to się stało, bo ktoś nam zaspał, tak? No, mamy o to żal do siebie,
Pierwsza bramka też jakiś tam kartofel. Chodzi bardziej o to, że to nie wypracował sobie ciężko tych bramek, tylko po prostu wykorzystał naszą nieporadność, tak? Byli przy tym skuteczni. Marcin Mikołajewicz znów trafił dwa razy piłkę i dwa razy wpadła do bramki. I o tyle byli od nas lepsi, tak? Mecz taki trochę mi się wydawał nudny. Taki spokojny sytuacji bramkowych jak na lekarstwo, ale taka już jest ta specyfika naszych meczów ze FC Toruń, że to są takie troszkę szachy. Troszkę uważam, że też fizycznie troszkę słabiej dzisiaj wyglądaliśmy od zespołu z Torunia. No i te kilka detali zaważyło, że Toruń był nas lepszy po prostu dzisiaj. Na pocieszenie lepsi jesteście od Torunian, jeśli chodzi o Puchar Polski. Jak przewidujecie swoją dalszą drogę? Rozumiem, że chcecie awansować do najlepszej czwórki. No tak. No pewnie jesteśmy trzeci, no ale jak wygramy, to awansujemy, jak przegramy, to nie awansujemy. Jakoś ten Puchar Polski nie gra dla mnie głównej roli w tym sezonie. Po prostu jedziemy wygrać każdy kolejny mecz, a co będzie, to będzie. Wiadomo, że liga jest najważniejsza i po to trenujemy, żeby grać w Ekstraklasie. Tutaj całe fundusze idą na to. I po to trenujemy, żeby w Ekstraklasie się pokazać z najlepszej strony. A Puchar Polski jest, powiedzmy, dodatkiem gdzieś tam, gdzie mogą pograć więcej zawodnicy gdzieś tam, którzy na co dzień nie mogą zagrać. No i tak to wygląda w naszym przypadku. I witamy jeszcze przed mikrofonem kapitana drużyny Pniewskiej, Piotr Błaszyk. Powiedz, czy odczuwasz jeszcze skutki tego upadku z pierwszej połowy, bo trochę drżeliśmy, czy powrócisz na parkiet? To takie mecze, takie sytuacje w meczu się zdarzają, więc nie, to nie przeszkodziło mi to, że tak powiem, w grze. Upadek, no tak jak mówię, zdarza się, nie wpłynęło to na moją grę. Szkoda tutaj, że nie udało się strzelić, nie udało się pomóc drużynie. No i tyle. Próbowaliście jeszcze z lotnym bramkarzem sforsować w końcówce defensywę drużyny toruńskiej. Wynik był na styku, no ale coś się takiego stało, że jednak nie udało się jakiegoś soczystego strzału oddać, żeby chociaż zremisować tym słodkach. No, drużyna z Torunia bardzo dobrze broniła tą naszą wycofkę, która zresztą była konsekwencją też tych naszych straconych bramek. Wiadomo, że zawsze jest lepiej wycofkę bronić niż atakować i starać się dogonić wynik. No niestety byliśmy do tego zmuszeni. Żałujemy, bo sytuacji trochę było. Może trochę więcej szczęścia, trochę by się przydało. No grając takie mecze, walcząc o szóstkę, musimy takie mecze wygrywać, bo wygrywać, chociaż punktować. Przegrywając takie mecze, no sami sobie robimy karę i nerwówkę na koniec sezonu.